Dzień dobry, pani Klaudia, nazywam się Scott Phelps. Czy możemy teraz porozmawiać maksymalnie do 5 minut? Możemy. Super. Spokojnie, tak, nie ma problemu. Bardzo mi miło, że się pan odezwał. Ja również bardzo dziękuję za pozytywną odpowiedź, za możliwość porozmawiania. Bardzo dziękuję. Mówić? Gdzie pan się tak nauczył mówić dobrze po polsku? Moja mama jest z Polski i część rodziny jest z Toruń, ale już dziadek wyjechał jeszcze przed II wojną światową do Wielkiej Brytanii i już został. I stąd jest polski... polski pierwiastek w rodzinie. O, stąd też jestem osobą, która w BBC One zajmuje się ostatnio kontaktami z polskimi politykami. Bo jestem, doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie często polski politycy i nie tylko no nie mówią po angielsku, a mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, które warto przekazywać dalej. I to ułatwia, myślę, komunikację. Chciałbym poprosić, czy pani zdaniem, czy możemy zacząć, czy może pani jakieś jeszcze pytanie ma może? I think... we lost the connection. Chyba zgubiliśmy połączenie. Bo jest cicho w słuchawce. Ja pozwolę zadzwonić. O, coś słyszę teraz. Ja słyszę pana cały czas. To ja przez... A pan mnie nie słyszy? Ja przez chwilę nie słyszałem. Halo? Halo, ja pani przez chwilę... No ja pana cały czas słyszę. Tak. Mnie przed chwilą ciszę zrobiło w telefonie. Okej. Okay. W takim razie chciałbym zadać to pierwsze pytanie. Czy pani zdaniem Polska jest dobrym miejscem dla uchodźców z Afganistanu? No ja to mówię z wielkim żalem, ale uważam, że niestety ostatnie wydarzenia, szczególnie na granicy, pokazują, że absolutnie nie jesteśmy dobrym krajem, czy nie jesteśmy dobrym miejscem. Robimy wszystko, żeby tym osobom utrudniać wjazd, znaczy dać schronienie, dać taką pierwszą potrzebną pomoc dla osób, które uciekają przed wojną, przed uciekają z obawy przed swoim przed życiem czy utratą zdrowia. Są często skrajnie wycieńczeni, bo docierają do granicy polskiej po kilku tygodniach dniowej tułaczce, po nawet czasem miesięcznej. I aż mi się wierzyć nie chce, że... Znowu przerwało, przepraszam. Niestety coś jest znowu problem techniczny. Niestety ja nic nie słyszę teraz. Może gdzieś zasięg. Halo? Teraz słyszę, ale urwało. Nie wiem, co, może przerzućmy się na Signal, może będzie lepiej. Aplikacja Signal. Tak, bo widziałam, że pan jest na Signalu. Okej, nie ma problemu, spróbujmy Signal. To spróbujmy, okay. Może będzie lepiej, dobra. Okej, dziękuję. Ale beka. Dobra. Let's try the signal. Later.
Accept and dial. Yeah, we're trying the signal. Hello, hello. Hello. A teraz? Teraz słyszę bardzo ładnie. Lepiej niż poprzednio. O, ja mam pełny cały czas zasięg, więc to dziwne, że tam nam przerywało, bo ja pana słyszałam, ale tu mam, cały czas pokazuje mi pełny zasięg, więc nie wiem, może coś tam WhatsApp to źle to jakoś przetwarza. Jakiś, myślę, problem techniczny, bo ja też mam Wi-Fi i jest na pełen zasięg, to jakiś problem techniczny. Dziwne. To ja może powtórzę, tak? Okej, poproszę. Bo nie wiem, bo pan nie nagrywał. Tak. No więc, tak jak powiedziałam, no ubolewam właśnie nad tym, że mój kraj, szczególnie te ostatnie dni pokazały, że właśnie no nie jest dobrym krajem dla tych osób, które uciekają przed wojną, z obawy o swoje zdrowie, o swoje życie, często po kilkutygodniowej tułaczce i docierają w tragicznym stanie też do granic z Polską. Jest mi, tak szczerze mówiąc, to wstyd za mój kraj, szczególnie za władze, które zamiast próbować rozwiązać ten problem i też rozmawiać na poziomie unijnym, jak to zrobić systemowo, jak tym osobom udzielać pomocy, jak reagować jako Unia, no to po prostu się fizycznie znęca nad tymi ludźmi, co miałam okazję widzieć na własne oczy, bo w piątek byłam na granicy polsko-białoruskiej i widziałam, w jak nieludzkich warunkach przetrzymywane są osoby koczujące z Afganistanu od 2 tygodni na świeżym powietrzu, bez dachu nad głową, teraz już nawet mówią, że nie mają jedzenia, nie mają picia, są w bardzo złej sytuacji zdrowotnej. Szokuje mnie i szczerze mówiąc wstydzę się za mój kraj, że tak się zachowuje wobec innego człowieka i ja nie wierzyłam, że coś takiego mogę zobaczyć. Okej. Widzę, że jest pani bardzo przejęta tą sytuacją. Ja tak jeszcze tylko też w temacie chciałem dopytać, co pani myśli o tej ofercie polskiego rządu o pomocy humanitarnej dla Białorusi i dla tych osób. Czy to jest, jak to pani ocenia takie postępowanie? Czy to jest takie trochę gaśnienie pożaru? Czy raczej... Przede wszystkim ta pomoc jest o 2 tygodnie spóźniona, bo tam się toczy walka o ludzkie życie. Oni wczoraj wysłali już, czy wszelkie próby kontaktu z nimi są nam uniemożliwiane, są utrudniane. Także organizacjom pozarządowym, lekarce odmówiono wstępu tam. Ja tam byłam na granicy i nie mogłam przekazać dokumentów tym ludziom, nie mogłam żywności przekazać pod pasek kobietom. I cały czas, więc już widzieliśmy, że oni byli w piątek w bardzo złej sytuacji, a wczoraj na kawałku drewna napisali, że umierają. Znaczy fizycznie po prostu umierają. Więc tam w każdej chwili może dojść do prawdziwej tragedii, więc przede wszystkim ta pomoc humanitarna jest spóźniona o 2 tygodnie, to minimum o 2 tygodnie jest spóźniona. Oby ona dotarła tam i ja trzymam kciuki, żeby ta pomoc tam dotarła, bo ona jest tam na gwałt potrzebna, ale wydaje mi się, że bardziej jest to taka pokazówka ze strony rządzących, bo wie pan, jeżeli ciężarówki będą jechały, nie wiem, 3 dni, żeby przejechać wszędzie, jaka to Polska jest super, że oni wiozą dary, no to boję się, że po prostu ci ludzie nie doczekają na tą pomoc humanitarną. Co więcej, i ja będąc tam na miejscu, i teraz jest poseł Franek Sterczewski na miejscu i potwierdził moją wersję, ja uważam, że ci ludzie są po stronie polskiej. To jakby jestem gotowa ponieść i pełną odpowiedzialność za te słowa. Mam pineskę z Google Maps, która pokazuje, że ci ludzie są po stronie polskiej. Co więcej, właśnie poseł Sterczewski wrzucił na Twitterze pineskę z geoportalu i też pokazuje, że jakby granica się zaczyna na granica
Białoruś się zaczyna na granicy lasu. Ci ludzie siedzą przed lasem. Więc to jest taka, no to jest trochę takie zaprzeczanie faktom i łamanie takich podstawowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka, tak? Znaczy nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową. To no naprawdę, ja rzeczywiście jestem poruszona tą sytuacją, bo ja nie wierzę, że w XXI wieku w teoretycznie europejskim państwie prawa no mogliśmy dopuścić do takiego dramatu ludzkiego. Ja mam jeszcze pytanie. Chciałem zapytać, czy pani albo posłowie, którzy tutaj chcą pomóc, mają w planach pojechać na Białoruś i może tam pomagać tym ludziom, skoro polski rząd nie może, nie chce, to może państwo udadzą się na Białoruś i na przykład z tamtej strony pomogą. Czy takie coś państwo myśleli, skoro one nie są, pani nie jest i inne osoby do pomocy wpuszczane, dopuszczane, to czy państwo myśleli może o obejściu, tak, że tak powiem, naokoło, żeby z tamtej strony podjechać i tam pomóc? Czy państwo myśleli o czymś takim? Zresztą to nawet nam doradzili Straż Graniczna, że jak pani tak bardzo chcą przekazać tę żywność, to niech panie sobie jadą od strony Białorusi. To już też pokazuje, wie pan, jak są traktowane posłanki przez tę też Straż Graniczną, że przecież to polska Straż Graniczna powinna współpracować z parlamentarzystami, a nie, proszę zobaczyć, do czego doszło, że polska Straż Graniczna posłankom, parlamentarzystkom doradza dogadywanie się z białoruską stroną. No to już w ogóle strasznie dziwnie wygląda. A co więcej, wie pan, no, nam to zostało odrodzone i przez naszych pełnomocników, i przez osoby zaangażowane w tę pomoc, też przez osoby, z którymi współpracujemy z kolei, które pomagamy, którzy uciekają z Białorusi do nas przed prześladowaniami politycznymi, że ta sytuacja na Białorusi jest bardzo niepewna, jest po prostu tam bardzo niebezpiecznie i wszelka taki wjazd parlamentarzystów na teren Białorusi no musiałby być bardzo dobrze przygotowany od takiej strony dyplomatycznej, prawnej, bo tam jest teraz rzeczywiście bardzo niestabilna sytuacja i jest po prostu niebezpiecznie. Dlatego dopóki jakby no, nie będziemy już naprawdę zmuszone, żeby to zrobić, to na razie się staramy cały czas pomagać na różne sposoby po tej stronie, czyli właśnie za pośrednictwem też tych narzędzi, które my jako posłowie mamy, robiąc interwencje, spotykając się z przedstawicielami ministerstwa na komisjach sejmowych, na zespołach parlamentarnych, no i jadąc też tam na miejsce i patrząc, monitorując, co tam się dzieje tak naprawdę. Aha, okej. Okay. My dziś dostaliśmy taki komunikat od rzecznik Komisji Europejskiej, pani Wilgand. Ona powiedziała, że Unia Europejska nie może akceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez trzecie państwo. Czy można prosić panią o komentarz jakiś jeszcze, bo mamy jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo tutaj ja prosiłem o może ten komentarz do słowa szwedzkiego premiera, ale też jest austriacki premier. Jakbyśmy mogli te dwie sprawy jakby w jedno złożyć, czyli słowa tego szwedzkiego premiera i austriackiego premiera, który też mówi, bo tutaj mamy szwedzki premier bardziej liberalny, austriacki premier bardziej konserwatywny, a jedna i druga osoba mówi tym samym językiem. Czy to nie jest jakiś wspólny język może? Ale to przejdźmy najpierw, jeśli można, na to pytanie o panią rzecznik Unii Europejskiej odnośnie tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ja się absolutnie zgadzam z panią rzecznik, że
nie można jakby przyzwalać na nielegalną migrację, ale z drugiej strony też nie można łamać praw człowieka, no i jakby nie można znęcać się nad drugim człowiekiem, więc w momencie, kiedy osoby, które przekraczają polską granicę, są już kilkukrotnie są nielegalnie wywożone z powrotem na teren Białorusi i tę praktykę stosuje Straż Graniczna. Mamy relacje już kilkukrotne od wielu już osób, które są znajdywane w strasznym stanie zdrowia w lesie przez osoby z organizacji pozarządowych. Wczoraj poseł jeden znalazł taką osobę, która była skrajnie wyczerpana i mówiła, że już kilkukrotnie przez służbę graniczną została cofnięta, wyrzucona po prostu, wrzucona do ciężarówki i wyrzucona na stronę białoruską, czyli tam taka taktyka tego pushbacku, ja absolutnie nie oczekuję, żeby jakby legalizować nielegalną migrację, natomiast nie mogę się zgodzić, żeby na terenie mojego kraju łamać prawa człowieka i zachowywać się po prostu w tak niehumanitarny sposób. Te osoby, powinno to być wszystko ustalone i właśnie także na poziomie Unii. Tylko Polska jakby nie chce rozmawiać z Unią Europejską. Łatwiej jej, nie wiem, rzucić drut kolczasty. Nie mamy żadnych relacji z Unią Europejską. Zrobimy wszystko, żeby było jak najgorsze. Więc ja bym oczekiwała, że to będzie po prostu systemowo uregulowane i że te osoby, które naprawdę uciekają przed wojną, przed obawy, przed utratą zdrowia czy życia, no po prostu mają prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Ten wniosek zgodnie z wszelkimi normami prawnymi zostanie rozpatrzony. I też przecież wtedy się tę osobę weryfikuje, czy ona naprawdę uciekała, bo musiała, bo nie miała innego wyjścia. I też ta osoba przecież do tego czasu pozostaje w ośrodku dla cudzoziemców. Te wnioski są bardzo skrupulatnie weryfikowane, czy taka osoba ma prawo do tej ochrony międzynarodowej. I chciałabym, żeby to działało jak w prawdziwym państwie demokratycznym, europejskim, a nie jak w jakimś dzikim kraju, gdzie po prostu ludzi na skraju życia się wyrzuca na białoruską stronę, żeby tylko nie mieć problemu. Znaczy w ten sposób nie rozwiążemy tego problemu. I jakby rozumiem perspektywę premiera czy austriackiego, czy szwedzkiego, bo właściwie z małymi wyjątkami każdy kraj Unii Europejskiej odrobił swoje lekcje, czyli pomógł ludziom przez ostatnie kilka lat, no szczególnie Syryjczykom, gdy tej pomocy potrzebowali, a Polska zamknęła dla nich swoje serca i swoje drzwi. Dlatego tak tym bardziej uważam, że teraz powinniśmy nadrobić to i powinniśmy pomóc tym ludziom. Znaczy, myśmy nie okazali solidarności ani wobec uchodźców w 2015 roku, ani wobec Unii Europejskiej, sprzeciwiając się temu podziałowi kwotowemu. I mnie to właśnie bardzo boli, bo po prostu uważam, że teraz Szwecja ma prawo powiedzieć, że musimy teraz zastanowić się, jak to zrobić na nowo, bo oni już pokazali wielokrotnie, że byli gotowi pomóc, że wzięli nawet więcej, niż byli w stanie udźwignąć. A Polska po prostu, no polski rząd ma tą, no, no na miał, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale po prostu nie interesował się tym, tak? Po prostu miał to na siłę powiedział, że nie przyjmą i że nie pójdą na kompromis z Unią Europejską. Dlatego uważam, że my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. I też nie oszukujmy się, my nie mówimy na razie o milionach ludzi, tylko mówimy o kilkuset osobach. No, Polska jest 38-milionowym krajem. Naprawdę nie zbiednieniemy, jak pomożemy w tak trudnej sytuacji dzieciom, kobietom czy ludziom na krawędzi zdrowia, życia. Niech damy tutaj schronienie po prostu. Okej. Okay. Ja mam informację z Eurostat, że Polska w 2017 roku wydała 683 tysiące pozwoleń na zamieszkanie osobom spoza Unii. I to było najwięcej wśród wszystkich członków
Unii Europejskiej. Na drugim miejscu byli Niemcy, a potem Wielka Brytania i Francja. To jednak Polska przyjmuje ludzi spoza Unii Europejskiej. To tam było 80% imigrantów z Ukrainy. Polska także przyjmuje. Polska też przyjmuje uchodźcy z Afganistan. To jest też również. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że Eurostat pokazuje, że jednak Polska była tym krajem, co najwięcej w 2017 roku tych osób przyjęła. Także no nie wiem, czy ja sobie pozwolę na komentarz. Ja to mówiłam przede wszystkim o 2015, że wtedy, jak pamięta pan to słynne, że myśmy się w ostatniej chwili sprzeciwili w czasie, kiedy cała Unia przyjmowała. I też no jednak to jest też rzecz, oczywiście, że u nas jest bardzo dużo, ale to są bardziej no, migranci zarobkowi, po prostu osób, które z Ukrainy przyjechały po konflikcie na Ukrainie. Teraz też jest bardzo dużo migrantów, często też czasem też uchodźców z Białorusi, to też ta fala jest coraz, tych osób jest coraz więcej. I też ja na przykład mam pod opieką taką grupę osób z Czeczenii, takich przecudownych ludzi, którymi robimy różne akcje solidarności, i one też i właśnie na podstawie tych osób, tych kobiet, bo to właśnie przede wszystkim kobiety z dziećmi, które uciekały przed wojną w Czeczenii, widziałam, jak strasznie bezduszne jest nasze polskie prawo, bo są osoby, które po prostu po 4 lata czekały, w ogóle były zamknięte w tych ośrodkach, te dzieci zdążyły już podrosnąć w tych ośrodkach i dopóki się na przykład nie zainteresowały media, to po tych 4 latach Polska chciała ich deportować do Czeczenii, gdzie właściwie były skazane na pewną śmierć. I tylko dzięki właśnie zaangażowaniu mediów, nie wiem, Rzecznika Praw Obywatelskich udało się temu zapobiec, więc jak najbardziej ja nie neguję szczególnie tej imigracji z Ukrainy, natomiast moje zdanie jest takie, że nie można być obojętnym, że szczególnie właśnie Polacy, którym cały świat tak naprawdę pomagał, znaczy my mamy niesamowitą lekcje do odrobienia. My powinniśmy pokazać, że wreszcie mamy możliwość się zrewanżować za te wszystkie setki lat, kiedy nas cały świat przyjmował. Kiedy Polacy jednak bardzo często w historii, tej często takiej tragicznej historii, byli uchodźcami i zawsze dostawali schronienie i zawsze byli dobrze witani, dlatego jest mi tak przykro, że teraz, kiedy to inni potrzebują pomocy, no jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej skrajnej sytuacji. Okej. Okay. Jeszcze chciałem dopytać odnośnie tej sytuacji w Polsce, Białorusi, Unii Europejskiej, ale też, jeśli można jeszcze pani zająć chwileczkę, bo bardzo się ciekawie rozmawia. Chciałem jeszcze dopytać taką rzecz, takie porównanie sytuacji między Polską a Izrael. Na przykład polityka migracyjna Izraela jest bardzo surowa. Na przykład oni zbudowali mur. Mur zbudowany jest na granicy strefy Gaza i sam Izrael. Ja patrzyłem za komentarzami polskich polityków i nie widzę żadnej reakcji w tamtej sprawie, a jest taka tożsama. Na moje takie postrzeganie tej sprawy. Jest to bardzo ciekawe, że nie jest krytykowany Izrael, ale jest Polska krytykowana za taką dosyć restrykcyjną politykę. Podobna rzecz jest ze zbrodnie wojenne, co popełnia Izrael, jest International Courthouse, to jest Międzynarodowy Trybunał Karny, którego jurysdykcji nie chce Izrael uznać. Palestyńczycy uznają. I ja nie widzę tutaj takiej konsekwencji, chociaż nie wiem, może nie znalazłem wypowiedzi, tej takiej konsekwencji, żeby... To też nie jest troszeczkę właśnie jakby mój krąg
takiej działalności politycznej, bo to najwięcej tutaj się zajmują posłowie i posłanki, które zasiadają w komisji do spraw zagranicznych. I tutaj one i też takie właśnie to się już bezpośrednio prawem międzynarodowym zajmują, więc jak wie pan, to jest tyle często rzeczy do zrobienia w parlamencie, że zwykle się gdzieś tam troszeczkę specjalizujemy natomiast tak z mojej perspektywy, jak to wygląda, na pewno mogę powiedzieć, z jednej strony mogę powiedzieć, że Izrael jest narodem wyjątkowym pod kątem rzeczy, które go spotkały w historii, więc jakby pewnie, jeżeli miałabym ich tłumaczyć, to pewnie bym tak tłumaczyła to taką ostrą politykę, natomiast z drugiej strony powiem, że nigdy nie jestem za budowaniem murów. Zawsze będę za tym, żeby starać się opierać rzeczy o jakieś rozwiązania systemowe. Jeżeli człowiek naprawdę ucieka przed śmiercią, to zawsze ten mur ominie czasem nawet kończąc tragicznie, ale jednak będzie zrobić wszystko, żeby ten mur ominąć. I też z historii wiemy, że te mury nie sprawdzają się, tak? Lepiej po prostu zawsze wierzę w to, że gdybyśmy działali wspólnie, gdybyśmy rozmawiali, szczególnie, że Izrael też jest w innej sytuacji, bo jakby nie ma tak dobrej sytuacji jak my, że ma Unię Europejską, że jest pewną wspólnotą państw. My mamy taki niesamowity przywilej, że jesteśmy we wspólnocie państw i gdybyśmy tylko mieli dobrą wolę i byśmy chcieli, to moglibyśmy wszyscy razem zastanowić się, co zrobić, żeby z jednej strony tym ludziom pomóc, a z drugiej strony, żeby nie przerosło to też naszych sił. Czegoś takiego bym oczekiwała. Okay. Jeszcze mam jedno ostatnie pytanie, bo przeglądam media społecznościowe i widzę, że zmaga się pani z dużym hejtem. Jest pani. Ja tylko chciałem zapytać, czy to jest takie celowo prowokowanie, czy jednak po prostu pani robi to, co mówi serce. A ci adwersarze po prostu źle odczytują pani intencje. Jak sobie pani radzi, bo ja widzę, że jest ten duży hejt, że na Twitterze jest dużo takich wpisów do kobiety, które nie powinny być kierowane. I chciałem zapytać, jak pani jako polityk, jako kobieta radzi sobie z takim hejtem ogromnym, bo ja, mówiąc szczerze, nie spotkałem się, żeby któryś polityk opozycji, ktoś, kto pomaga, osoba o takich szczerych intencjach, żeby była tak traktowana. Były poseł Szczerba, poseł Joński, ale one nie są cel takiego praktycznego hejtu, tylko pani jest takim bardzo takim dużym celem, obiektem hejtu. I chciałem dopytać jeszcze, jak pani radzi sobie w takiej sytuacji. Bardzo dobrze pan zauważył, że tak jak ja obserwuję te fale hejtu, to 90% tych komentarzy, one są właśnie seksistowskie, więc to też pokazuje, jakie mamy społeczeństwo, że i z czym kobieta polityczka się zmaga po prostu w naszej polskiej rzeczywistości. Ja oczywiście, gdy ten hejt już jest groźbą karalną, czyli na przykład jeżeli ktoś mi grozi, czy coś mi zrobi fizycznie, to ja wtedy zanoszę te screeny do albo na policję, albo bezpośrednio do prokuratury. Ja to zgłaszam, że takie groźby karalne pod moim adresem zostały skierowane. Zwykle to prokuratura umarza, bo że to jest za mało, że nie można ich namierzyć i tak dalej, ale chcę, żeby jednak organy państwowe wiedziały o tym, że coś takiego ma miejsce. I tylko wie pani co, to jest też taka deklarowana akcja ze strony władzy. Wnoszę to po tym, że telewizja publiczna, która w naszej rzeczywistości od 6 lat jest telewizją rządową, jest totalnie upolityczniona. Ja bardzo często byłam tam atakowana, tam jeden z ich publicystów
nazwał mnie na przykład zirą, której Trzaskowski wkłada szlam do głowy. Teraz jesteśmy jeszcze w trakcie, ja go pozwałam za to, jesteśmy w trakcie sprawy sądowej. Poważnie. To wszystko się działo na antenie. To się wszystko działo na antenie telewizji publicznej. Tam oni wielokrotnie na przykład manipulowali moimi filmami, że na przykład wrzucali fragment, w którym ja przeklinam i mówili, że to są moje słowa, gdy ja cytowałam osoby, które do mnie napisały hejty i mówiłam, że tam zabijecie kurwo. I oni to wzięli i że ja tak mówię do kogoś. Więc to jest do tego stopnia, więc ja po prostu troszeczkę no, z takim brzemieniem weszłam do tej polityki i rzeczywiście, nie wiem, może tak jest, że przez to, że kobieta, przez to, że ja nie byłam zawodową polityczką, tylko po prostu ja weszłam do Sejmu przez moją działalność, tak jak pan zauważył, społeczną, na ulicy, taką bardzo nastawioną na drugiego człowieka, to pewnie jestem łatwym celem, bo ja rzeczywiście mówię to, co myślę i ja nie przestanę mówić to, co myślę. Też już raz byłam pozwana przez właśnie telewizję publiczną, przez prezesa telewizji publicznej za to, że użyłam ich znaku. Zostałam uniewinniona przez sąd, ale groziło mi 2 lata więzienia. Byłam przesłuchiwana na policji. To jeszcze w czasach, kiedy nie miałam immunitetu, to jeszcze zanim zostałam posłanką. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo smutne, co powiem, ale to jest taka droga. Znaczy, chyba ten hejt jest jakby nieodzownym takim elementem tej działalności publicznej, może właśnie szczególnie w wypadku kobiety. I ja staram się robić po prostu swoje. No i nawet wczorajszy przykład. Ja tylko pokazałam lustro, pisząc tego tweeta, że pomagamy tak uchodźcom, jak pomagaliśmy Żydom w czasie II wojny światowej. Bo tak naprawdę pisząc tego tweeta powiedziałam tylko tyle, że byli tacy, którzy pomagali Żydom. I teraz też pomagają uchodźcom. Wspaniałą robotę robią ludzie z Fundacji Ocalenie, gdzie tam są z tymi uchodźcami, próbują im pomóc. I byli Polacy, którzy donosili na Żydów. I teraz też tak jest, że są Polacy, którzy przyjeżdżają na granicę i mówią, każdy, wy wyłapujcie uchodźców, każdy wyłapany będziemy dawać nagrody. Tak posłowie takiej bardzo skrajnej, prawicowej partii, nacjonalistycznej partii Konfederacji, taką tam konferencję urządzili, taki odnoga ruchu narodowego. Więc tylko ten tweet tak naprawdę pokazał lustro ludziom i to, że tak wielką hatalę hejtu, ja tam nie napisałam, że myśmy nie pomagali, to ci ludzie to tak odebrali. Więc wie pan, więc po prostu ja rzeczywiście mówię to, co myślę, a jakby to co tam zobaczyłam, to było właśnie taką analogią dla mnie. Ja tam naprawdę zobaczyłam obóz koncentracyjny. To ja nie wiedziałam, że ja coś takiego zobaczę jadąc tam. Rozumiem. Ja bym chciał bardzo podziękować, bo jednak znacznie dłużej rozmawialiśmy niż się przypuszczałem. Jest pani bardzo taką osobą, która bardzo dokładnie mówi, co myśli. Bardzo się cieszę, że są takie osoby, już mówię teraz prywatnie, że są osoby w polityce w Polsce, które tak jak pani działają w taki nowoczesny sposób. Tak ja postrzegam pani działalność. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Tutaj ja tylko fakty opisuję, więc nie ma. Muszę panu powiedzieć, że to dla mnie też była niesamowita przyjemność porozmawiać z tak rzetelnym dziennikarzem, który po prostu zadaje też takie pytania, które są naprawdę po prostu obiektywne, oparte na faktach i które właśnie nie są takie tylko oparte na emocjach, że powiedziałam to, powiedziałam tamto i że tylko wie pan po prostu tylko takie tak zwane te clickbaitowe, czyli takie, żeby tylko po prostu tytuł się jak najbardziej sprzedawał, bo jest sensacja, nie? To my w ogóle w Polsce już od jakiegoś czasu mamy z tym problem, no. A to tak jest. To są różne państwa, które mają podobne problemy. My byśmy chcieli napisać tekst, bo to bardziej jest. Mamy zespół w Polsce dzisiaj, którzy tam będą na granicę nagrać materiał.
Proszę. Wiem, że tutaj ja też wysyłałem zapytania do na przykład minister spraw zagranicznych, pan Jabłoński, ale mamy problemy z komunikowaniem kontaktu. Chcielibyśmy generalnie napisać, znaczy nie chcielibyśmy, tylko piszemy reportaż, artykuł o tym, co się dzieje na granicy Unii Europejskiej, co się dzieje w Polsce, jak politycy, jedni są proeuropejscy, są te war reprezentują wartości proeuropejskie, te, które miał na myśli założyciele Unii Europejskiej, i są też politycy, którzy te ideały Unii Europejskiej gdzieś stawiają na bok. Nie ma tej solidarności, którą widać u pani na przykład, tej woli do działania, bo tylko kilka osób się zdecydowali na taką pomoc, jak pani robi. Nawet takie czynienie zamętu, podnoszenie tej kwestii w jakiś taki sposób, który ma wywołać dyskusję, jest bardzo dobre. Moim zdaniem prywatnym to jest bardzo dobra strategia, żeby zmusić do dyskusji. Nie? Trzeba też, i to też właśnie wczoraj nawet widziałam taki komentarz, że właśnie jakby popierając to, że ja mówię rzeczywiście to, co myślę, co jest często niepopularne, no bo wiadomo, że politycy zwykle kalkulują, co warto powiedzieć, a co nie. A ja uważam, że to w ogóle nie miało sensu, jakbym po prostu miała kalkulować, no jeżeli coś czuję i coś jest dla mnie ważne i to są moje wartości, no to jakby, no to po prostu tak chcę działać, więc cieszę się też, że to zostało jakby przez pana dostrzeżone. Mi też mi jest bardzo miło. Proszę mi tylko powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo pan to będzie spisywał w języku angielskim, czy pan to jeszcze napisze najpierw po polsku, a potem pan to będzie tłumaczył? Tak. Bo jakoś tak. To będzie najpierw przetłumaczone przeze mnie. Jeszcze mamy native speaker, taki, który, bo pani mówi bardzo szybko. No nie. Ja rozumiem zdecydowaną większość, ale czasem, jak pani mówi bardzo szybko, nie chcę tutaj pominąć czegoś, więc. Ale tu nie ma, nie, no nie chciałem pani tak tutaj strofować, nie wiem, tak mówić, jak pani ma mówić. Więc mamy native speaker, jest pani, która mówi po polsku, jest z Polski, jest nasz pracownik, też BBC One, i ona będzie do pomocy. I ja bym zaproponował, także ja pani bym wysłał też e-mail, via e-mail, to, co my przetłumaczymy na język polski, też na język Dobrze. Angielski. Tak, super. I ja to sobie zerknę na to, czy się wszystko zgadza. Tam często jest to niezrozumiane i często zagraniczni reporterzy się gubią, bo u nas to rzeczywiście jest takie dosyć dziwne. Bo ja jestem posłanką bezpartyjną, będącą w klubie Koalicji Obywatelskiej. Czyli ja w Sejmie należę do tego klubu szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej, natomiast ja nie należę do żadnej partii. Więc tutaj taka od razu tu uprzedzam, bo bardzo często już byłam zaliczana i do Zielonych, i do Platformy, a ja jednak sobie bardzo cenię tą bezpartyjność, więc tutaj też taka od razu uwaga, żeby to jakby się gdzieś tam nie pomieszało. Okej, mam nadzieję, że bo moim celem jest przekazanie pani opinii. Pani, Oczywiście. ja nie ingeruję w tekst, staram się zawsze by było obiektywnie i rzetelnie. Taka jest dewiza BBC. Bardzo się cieszę, że nasza praca, praca kolegów i starszych, przede wszystkim, którzy zbudowali markę BBC, pani to dostrzega, bo jest polityków sporo, które no, zarzucają nam no, brak obiektywności i bez podawania konkretów, co jest nieobiektywne czy nieprawdziwe. Ja zawsze się staram przekazywać informacje,
Tak, rozumiem. w taki sposób, żeby były jeden do jeden, co kto powiedział. Język angielski to jest taki, że czasem może ja tak chciałem uprzedzić od razu, że nie da się też wszystko dosłownie przetłumaczyć, Oczywiście, że tak, oczywiście, nie, nie dlatego ma problemu. może się to różnić, konstrukcja pani zdania, żeby, ale sens musi być zachowany. Po to mamy native Oczywiście. speaker, Tak, tak. bo będzie ja i pani, która jest native speaker, Super, super. żeby ta konstrukcja była Nie zachowana. wątpię, że to będzie dobrze zrobione. To tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Dziękuję. To tak, a ja też właśnie jeszcze raz dziękuję, że my rzeczywiście mogliśmy po polsku. No bo oczywiście mogłabym po angielsku, ale pewnie by to nie było takie od serca. Szczególnie przez Rozumiem. telefon, gdzie się nie widzi, to też ten angielski, przez to, że jakby te takie wszystkie kontakty z zagranicą zostały też tak ograniczone przez pandemię i przez to, że jakby nie mieliśmy takiej okazji do wyjazdów i wszystko, wie pan, przy takiej tej pandemicznej rzeczywistości, to no, to gdzieś tam jest mało okazji do rozmów po angielsku, więc też na pewno no, nie mówiłabym tak od serca, jak mówię w swoim języku, nie? Dlatego też ja jestem tą osobą, która ma być taki pośrednik, bo jest lepiej uzyskać informacje i wypowiedź po polsku w natywnym języku niż rozmawiać po angielsku, gdzie to ogranicza Tak, no trochę. troszkę W jakiś tam sposób. No nie wszyscy, ale no ja rozumiem, że jednak płynny angielski i rozmowy takie to nie jest takie, jak się mówi, hop, siup. Tak, czasem nie ma Jasne. wyjścia, więc jak tam przyjeżdża, niby Rejs, miałam tam kilka, żeby do Szwed przyjechał i chciał coś podać, no to się rozmawia, wiadomo, nie? To jest tak, no jest językiem komunikacji, to bez dwóch zdań, natomiast jak można rzeczywiście tak mówić po prostu w tym języku natywnym, no to jest fajnie. Natomiast jest jedna posłanka u nas, właśnie taka, co bardzo blisko z nią współpracuje, Ula Zielińska z Zielonych i ona czasem mi się wydaje, że mówi lepiej po angielsku niż po polsku, bo ostatnie 15 lat spędziła właśnie w Anglii i jak ja słyszę, jak mówi po polsku i ona ma takie czasem momenty, że zapomina polskich słów, a jak i mówi nam po angielsku i prosi, żebyśmy tłumaczyli, więc jakby pan chciał kiedyś porozmawiać z posłanką, która naprawdę po prostu mówi, jakby była, ona jeszcze mówi tą taką waszą, tym takim waszym Royal English, tak jakby była naprawdę członkinią rodziny brytyjskiej, A królewskiej, się, ja rozumiem. to mamy taką posłankę i ją też w 100% mogę zarekomendować. Okej, okay. To ja tego nie wiedziałem, to dobrze wiedzieć, nawet na taki szybki komentarz, czy... Okej. Też czasem się zastanawiałam, dlaczego ona tak, ma takie momenty, że ma przerwę w języku polskim, a że bardzo blisko współpracujemy i kiedy się, ona mówi, ty wiesz, że ja szybciej myślę po angielsku niż po polsku. A jeszcze ma partnera Anglika, więc w domu po angielsku. No i to gdzieś tam telefony ma wszystko ma po angielsku i rzeczywiście, no więc jak widzi pan, no historie są różne. Ja mam też telefon po polsku ustawiony od pewnego czasu, żeby też się uczyć, tylko no mnie mama, jak to się mówi, ganiała do szkoły na sobotę i niedzielę. I mama, i tam się od strony dziadków mamy też zależało im, żebym mówił po polsku. Stąd też no nie jest idealnie, bo no Jest super, naprawdę. mieszkam w Wielkiej Jest super. Brytanii i no ten język polski jest tak jak z angielskim u pani, no nie każdy ma szansę rozmawiać. Okej, okay, ja nie chcę przedłużać, nie zadłużać. Bardzo dziękuję jeszcze Ja raz za również. rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Jakby pan kiedyś był w Warszawie, to proszę się odezwać. To tutaj zapraszam na kawę do biura i jeszcze na Okej. osobiste poznanie. To bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli będzie możliwość, na pewno postaram się skorzystać. Także ja też się pięknie dziękuję za taką rozmowę niespodziewaną, długą. Bardzo
Bardzo się cieszę, że tyle rzeczy od Pani dostałem. Będę miał dużo, dużo fajnej, ciekawej pracy, żeby to wszystko teraz przetłumaczyć i ubrać słowa i przekazać do editorial, do edytorialu czy do redakcji. Ale wcześniej, jak mówiłem, będzie ten wysłany do Pani e-mail. Ja myślę, że to 3 do maksymalnie 4 dni, maksymalnie, i by Pani wysłał ten transkrypcję i tekst, jaki będzie. Także raz jeszcze dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do widzenia.